Witam w kolejnym odcinku na moim kanale z cyklu Autokrytyk motoryzacyjnie. Pozdrawiam wszystkich widzów, subskrybentów. Dzisiaj kolejny odcinek techniczny. Mianowicie chciałbym opowiedzieć o Mercedesie klasy C W205, czyli najnowszej generacji Mercedesa klasy C. Samochód zaprezentowany w 2014 roku. Produkowane w kilku miejscowościach, między innymi Bremen, Pekin, Tuscaloosa w Ameryce, czy East London, Bangkok. Tutaj miejsce produkcji jest bardzo duże na całym świecie. Przedstawiciel segmentu D, oferowany jako 4-drzwiowy sedan oraz 5-drzwiowe kombi. Samochód oferowany z 6-biegową manualną skrzynią biegów albo 7-biegową automatyczną. 7G-tronic plus, napęd na tył albo 4MATIC. Tutaj długość samochodu to 468 cm, w wersji long 476, kombi to 470 cm, szerokość 181, wysokość 144, pojemność bagażnika to od 480 w sedanie poprzez 490 w wersji kombi. Samochód jest dosyć bezpieczny, 5 gwiazdek w testach Euro NCAP. Jest to konkurent takich Audi jak Audi A4, BMW Serii 3, Lexus IS czy Volvo S60. Co można powiedzieć o jeszcze danych technicznych, silnikach benzynowych? Tutaj podstawowy silnik, pojemność C180, 1.6, 156 koni. Od 0 do setki 8,2 sekundy. Jest to oczywiście wersja turbo doładowana. Kolejny silnik C200, dwulitrowy, oferowany w wersjach od 184 koni poprzez 211 aż do 245 koni mechanicznych. Od 0 do setki w zależności od wersji, tutaj od 7,5 sekundy nawet do poniżej 7 sekund do setki. Kolejnymi silnikami były wersje 3-litrowe, 333 konie w wersji C400 oraz wersje AMG, czyli 367 koni, no i wersje najmocniejsze C63 AMG, 4 litry 475 do 510 koni. W przypadku diesla były to silniki 1.6 o mocy od 116 do 136 koni, oraz silnik znany z E-klasy C220, dwulitrowy o mocy od 170 do 204 koni mechanicznych. W przypadku silnika 2.2, tutaj jest jakiś błąd chyba w danych technicznych, bo tutaj był oferowany, a nie, zgadza się. Później dopiero wprowadzili ten silnik o mniejszej pojemności. Także to były na początku silniki 2.2 CDI, czyli także omawiany w poprzednim odcinku silnik. No i to by było na tyle odnośnie takich danych technicznych. Na pewno samochód wyróżnia się bardzo nowoczesną sylwetką na tle konkurencji. Tutaj linie zaokrąglające. Mercedes tutaj naprawdę może się podobać. Większość, powiedzmy, nawet tym ludziom, którym się Mercedes nie podoba, tutaj zarówno nowa C-klasa, jak i E-klasa, to samochody mogące się podobać. Najtańsze egzemplarze kupimy już w okolicach 70-80 tysięcy z początkowych lat produkcji, także ta cena rokrocznie spada. Najdroższe, no to nawet wydatek w wersji AMG, to nawet w okolicach 500 000, także nie są to tanie samochody, szczególnie w tych najmocniejszych wersjach. Co do samochód, na pewno może przypominać wersję S-Class. Tutaj można dojść do pomyłki. Zresztą E-klasa nowa także upodobniła się do S-klasy. Samochód jest dosyć duży jak na C-klasę, bo prawie 470 cm to, no to już jest spore nadwozie. Oferowane także w wersji kabriolet czy coupe, także tutaj Mercedes naprawdę tych wersji nadwozia zrobił sporo, każdy znajdzie coś dla siebie. Co do wnętrza,
Samochód naprawdę może się podobać. Tutaj te zegary, szczególnie wirtualny kokpit, tak zwany. Tutaj w te wersje najbardziej bogato wyposażone, na to naprawdę ładnie wykończone samochody. Praktycznie dosyć bardzo dobre spasowanie. Co do wnętrza, tutaj na przednich fotelach jest dosyć przestronnie, aczkolwiek nie tak jak w przypadku konkurencji omawianej wcześniej, czy Audi A4 B9. Tutaj na tylnej kanapie, szczególnie jeżeli ktoś siądzie wysoki z przodu, może nie mieć tak dużo miejsca jak w konkurencji, powiedzmy. Co do wersji silnikowych, tutaj praktycznie wszystkie silniki są zasilane silnikami z turbosprężarką. Trzeba zwrócić uwagę przy większym przebiegu, czy cały napęd nam tutaj dobrze działa. Najprostsza wersja 1.6, benzyna o zredukowanej mocy, to 130 koni mechanicznych. Później ta mocniejsza wersja miała już 156 koni mechanicznych. Co do silników diesla, samochody są, jest to dosyć znany silnik, także dosyć bezawaryjny. Trzeba zwrócić uwagę jedynie przy większym przebiegu powyżej 200 tysięcy na łańcuchowy napęd rozrządu, który może już wymagać jakiejś interwencji. Warto wymieniać olej częściej niż sugeruje to producent. Co do skrzyń biegów, tutaj Mercedes naprawdę ma te skrzynie automatyczne doprowadzone do perfekcji. Były montowane zarówno wersje 7-biegowe, 7 G-tronic, jak i później 9 G-tronic, także która skrzynia ma 9 biegów, która naprawdę redukuje zużycie paliwa, szczególnie na trasie, dodatkowo zmniejszając hałas. A samochód jest dobrze wyciszony, także tutaj ta skrzynia jeszcze pozwala bardziej wyciszyć wnętrze. Co do zużycia paliwa, w przypadku silników benzynowych będzie to około średnio 7-8 litrów, w przypadku silników diesla nawet poniżej 5, średnio 5-6 litrów powinniśmy się zamknąć. Także tutaj te silniki są dosyć oszczędne, szczególnie silniki diesla. Oczywiście najmocniejsze wersje AMG, tutaj spalanie nie gra roli praktycznie. 12 litrów czy 15 tutaj nie dziwi tak naprawdę spalanie tego silnika. Co do układu zawieszenia, tutaj jest to dosyć komfortowe zawieszenie, także dodatkowo można wybrać zawieszenie regulowane elektronicznie, amortyzatory, które zmieniają swoją charakterystykę w zależności od ustawień kierowcy. Tutaj samochód jest dosyć komfortowo zawieszony, układ kierowniczy także jest dosyć dobrze, powiedzmy, zestrojony razem z zawieszeniem. Tworzy to naprawdę fajny samochód, szczególnie w trasy. Samochód jest dosyć bogato wyposażony. Tych wersji czy opcji wyposażenia możemy podwoić praktycznie wartość samochodu, ale nawet już podstawowe wersje są dosyć bogato wyposażone, także nie powinniśmy narzekać na wyposażenie tego samochodu. Samochód uzyskał 5 gwiazdek w testach Euro NCAP. Także jest bardzo bezpiecznym samochodem. Na pewno samochód ma sporych konkurentów BMW serii trzeciej czy Audi A4. Tutaj Mercedes poszedł tak naprawdę w komfort, w wyciszenie, w wygodę w stosunku do konkurencji. Może się podobać, zresztą upodobnienie do S-klasy, do większych modeli powoduje, że ten samochód wygląda na znacznie bardziej droższy niż jest w rzeczywistości. Jest sporo egzemplarzy z rynku krajowego, także na pewno ktoś, kto będzie szukał, znajdzie także samochody z polskiego salonu, serwisowane. Tutaj raczej nie powinno być problemu ze znalezieniem egzemplarza bezwypadkowego z polskiego salonu. Jest sporo egzemplarzy sprowadzanych, ale te samochody na pewno trzeba przed zakupem dokładnie sprawdzić.
Także to by było na tyle odnośnie Mercedesa klasy C W205. Dziękuję za uwagę, zapraszam do subskrybowania kanału, oglądania następnych odcinków z cyklu Autokrytyk. Dziękuję za uwagę, pozdrawiam wszystkich widzów, subskrybentów, do usłyszenia.